pewną próbą odpowiedzi na to, czy dzisiejsza rzeczywistość ma coś wspólnego z tymi wizjami Orwella. Pomysł na film był bardzo prosty. Wziąć fragmenty roku 84 Orwella i skonfrontować je z naszymi ekspertami, którzy według własnego uznania mówią, czy faktycznie te wizje w jakiś sposób się spełniają w dzisiejszym świecie, czy też nie. Tą ocenę zostawiamy widzom. Film nie daje jakichś konkretnych odpowiedzi, bardziej zadaje pytania, tak? I każdy widz może sobie próbować tą odpowiedź dać sam. To jedynie przypuszczenia, jak często i według jakich zasad policja myśli nas obserwuje. Ostatnie dwa lata zdecydowanie jakby przyspieszyły pewne procesy zachodzące w Polsce, na świecie. Pandemia stała się jakby takim katalizatorem pewnych procesów, które przechodziły już wcześniej. Wszyscy zastanawiamy się dzisiaj, czy to, co się dzieje na świecie, to są właśnie realizacje wizji orwellowskie. Pojawiają się w przestrzeni publicznej nawet takie memy z Orwellem, który mówi do dzisiejszego świata, do rządzących dzisiaj światem, że to, co napisałem, to miała być przestroga, a nie instrukcja obsługi świata. No i film PCH24.pl Łukasza Korzeniowskiego pod tytułem 1984 Totalitaryzm 2.0 właśnie o tym opowiada, że jednak świat potraktował Orwella jako instrukcję obsługi świata, no i doprowadziło to do tak absurdalnych sytuacji, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Orwell miał genialne intuicje, natomiast niestety w ogóle nie próbował nawet wyjaśnić, co powoduje, że my temu ulegamy. Bo w jego czasach można było znaleźć takie wyjaśnienie, że ulegało się po prostu terrorowi. Takiemu zwykłemu, brutalnemu terrorowi. W tej chwili takiego brutalnego terroru jeszcze nie ma. On będzie wkrótce, ale jeszcze go nie ma. A my ulegamy temu bez absolutnie żadnych zahamowań. I o tym Orwell nie mówi nic. Orwell to nie jest jakiś plan, który ktoś wziął do ręki i zrealizował. Orwell to jest wizjoner, który pewne mechanizmy pokazał w działaniu i dzisiaj ta książka jego, mimo że licząca sobie no już bez mała 80 lat, jest kluczem do obecnej rzeczywistości. To nie jest tak, że ona została zrealizowana. Po prostu dzięki niej widzimy, co się dzieje. Ona nam otwiera oczy po prostu na te mechanizmy, które Orwell przewidział, które opisał w literacki sposób. I jakby modne porównanie użyję, no dał nam taką szczepionkę, prawda? Szczepionka działa tak, że się ciała odpornościowe uczą w organizmie rozpoznawać pewnego rodzaju wroga, wirusa czy bakterie. No i dokładnie właśnie kto za młodu albo nawet dopiero teraz przeczytał Orwella, to zaczyna rozpoznawać, że to, co nam się wydaje zupełnie niewinne, nieszkodliwe, w istocie jest wirusem, który nas może zabić. I w tym całym barłogu tego, co się dzieje, że tak powiem, w tym całym upadku cywilizacji chrześcijańskiej, my jako osoby wierzące możemy liczyć tylko na cud. Ale cywilizacje upadały i zawsze jak jest ten wielki upadek, to powstaje coś nowego, pięknego. I jesteśmy na progu tego już upadku. Także były te celne spostrzeżenia interlokutorów. I mam nadzieję, że jednak jakoś z tego wyjdziemy zwycięsko, mimo wszystko. Jako katolicy właśnie z wiarą trzeba patrzeć do przodu. Tak, jestem bardzo wdzięczny, że po raz kolejny darczyńcy PCH24.pl sfinansowali produkcję filmową, naszą, naszego portalu. Jestem bardzo dumny z moich kolegów, którzy ten film wyprodukowali, ale przede wszystkim bardzo wdzięczny naszym darczyńcom, że właśnie nie musieliśmy prosić się o to ani wielkich instytucji państwowych, o pieniądze, fundusze na ten film, nie musieliśmy o to prosić wielkich koncernów, no o tych wielkich koncernach de facto jest ten film, więc trudno, żebyśmy ich prosili o pieniądze. Ten film powstał dzięki darczyńcom, dzięki wolnym ludziom, wolnym Polakom, którzy na PCH24.pl zaglądają każdego dnia, do czego zresztą zachęcam każdego z Państwa.